Halo, Maz z tej strony, witam was w moim kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2, w którym będę starał się nabijać dzisiaj headshoty jako snajper na mapie Barn Blitz. Ten shot był według mnie headshotem, ale no cóż, o, ten przynajmniej się liczy. I dzisiaj chciałem sobie pogadać o kilku rzeczach z wami. Jest to materiał oczywiście nagrywany na żywo, bo dlaczego nie? Zresztą takie materiały najlepiej mi się nagrywa w TF-ie, nie tak jak w Paydayu, gdzie w Paydayu raczej no, dziwnie się czuję robiąc coś takiego. To był headshot. I dzisiaj będę zacząć chciał od czegoś, co miało, od jednego eventu, który miał miejsce jakiś czas temu w ramach społeczności, może niekoniecznie TF-owskiej, ale Souls Filmmakerowskiej, mianowicie mam tu na myśli Saxton Awards, które były rozdane kilka dni temu. I chciałbym sobie tutaj troszkę w tym materiale ponarzekać, mówiąc szczerze, o tym, co wygrało i jakie w ogóle filmy były w tym roku przedstawione nam jako społeczności, ponieważ nie wiem, czy oglądaliście, czy w ogóle śledziliście ten wątek, bo ja na pewno śledziłem. Ja zresztą o tym nie mówiłem zbyt często, aczkolwiek no nie wiem w sumie dlaczego, no tak jakoś wyszło, tu mi schodki przeszkadzają. Po prostu nie był to jakiś dla mnie najistotniejszy temat, no ale myślę sobie, dzisiaj fajnie było o tym pogadać, bo już jest podsumowanie. Zresztą Saxton Awards to jest bardzo fajny event, który co roku się odbywa i niestety w tym roku zawiodłem się. Zawiodłem się na społeczności, dlatego że filmy wykonania wielu artystów niestety były, mówiąc krótko, słabe. Mam tutaj na myśli, wiecie co? Nie mam tutaj na myśli pod tym względem, że źle wykonane czy coś, bo to nie, to mnie źle nie zrozumcie. Filmy były dobrze zrobione, ale bardzo często problemem tegorocznym, jeżeli chodzi o rozdawanie Saxton Awardsów, był fakt, że wiele z nich nie miało fabuły. A przynajmniej ta fabuła była taka znikąd wzięta. Na przykład, nie wiem, teraz nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś przykładu, ale naprawdę niektóre filmiki były niedorzeczne. Typu, a weźmy postawmy Heavy'ego, Scouta i zobaczmy, co się staje. Na tej zasadzie, tak? Nie, że tak było, tylko po prostu na tej zasadzie to się wszystko odbywało, no i tak... No i coś tam z tego wyszło niby, tak? Tylko, że ja osobiście uważam, że film powinien wziąć fabułę, a na przykład jeden z potencjalnych zwycięzców według mnie, ponieważ film był dobrze zrobiony, co prawda, ale miał w sumie problem z fabułą, był film, gdzie zombiaki były przedstawione jako raperzy, a... I wszystko miało taki klimat amerykańskich, nazwijmy to, dzielnic, tak? Że tam to gangsterzy, te sprawy i w ramach tego była właśnie taka, nazwijmy to, fabuła. Wykonanie było ok, bo wykonanie było jak najbardziej fajne, aczkolwiek był to niestety potencjalne zwycięstwo. Mówię niestety, dlatego że film osobiście nie podobał mi się właśnie ze względu na fabułę. Aczkolwiek nie było po prostu lepszych według mnie. Okazuje się, że wygrał film jeszcze ciekawszy, w cudzysłowie oczywiście, mówię tutaj ciekawszy. I ja naprawdę zdziwiłem się, że społeczność potrafiła na coś takiego zagłosować. Powiedzmy, że jestem trochę sfrustrowany tym, że praktycznie żaden z typów moich, których ja obstawiałem, że wygrają, nie wygrał. Żaden. Praktycznie wszystko, co myślałem, że to będzie dobre, to ma szansę wygrać, to jest jedyne, ratuje tą kategorię, dajmy na to, a tutaj nie. Wszystko powiedziane było, że nie. I niestety, no i z tego powodu się zawiodłem na społeczności, że na takie coś zagłosowała. Nie nazwałem tego bardzo złymi materiałami, tak? Sam nie umiem lepszych rzeczy zrobić, ale wiecie, ja lubię jak materiał, jak filmik się fajnie ogląda, jak ma jakąś fabułę, jak się człowiek troszkę z tymi postaciami jakoś zjednacza, nazwijmy to, tak? A nie jak na przykład jest tam jakaś akcja, która wyjęta znikąd, wyjęta w ogóle z kontekstu. Na przykład kolejnym zwycięzcą według mnie powinna być rozgrywka Heavy w pokera, gdzie Heavy grał sam ze sobą cały czas. To było zabawne, to było ciekawe, aczkolwiek nie, społeczność postanowiła wygrać na Spaja, który jest malowany przez Heavy'ego i jest robiony w postaci jakichś najgorszej jakości w ogóle obrazków rysunkowych i połowa rzeczy w ogóle tam nawet w Social Makerze według mnie nie była zrobiona, a tutaj nagle bam, wygrywasz nagrodę Saxton Award w kategorii Short. Więc no, dla mnie to było co najmniej nie na miejscu, że tak się stało, ale no, wiecie, no, ja nie jestem jurorem, ja tylko, mój głos liczył się jako jeden tylko, no wiadomo, nie mogę głosować za kilka osób, no to by było troszkę nie fair, aczkolwiek no, to, że żaden z moich typów, który myślałem, że coś wygra, nie udało mu się wygrać, no to troszkę to było, no, zawiedziony jestem. Zawsze przynajmniej połowa z tych typów, zawsze połowa z tych typów, które ja zazwyczaj biorę pod uwagę, no, przechodziła, tak? I jedyny film, który na szczęście wygrał wszystko, który był dobry, to tu mnie nie zawiódł, tak? Ten typ filmu na zwycięzcę overall był naprawdę dobry i tutaj nie mam co się przyczepić. Aczkolwiek jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, takie typowe kategorie, shorty, tam drama, action i tak dalej, no to się mocno zawiodłem niestety. Aczkolwiek przynajmniej overall był bardzo fajny. Wiecie co, ja bym tutaj w ogóle ja nie czaję, czemu pozwalają temu skautowi biegać po naszej bazie, ale przyznacie, długo siedziałem tym snajperem i nic nie robiąc praktycznie jestem trzeci w teamie. A ty co? Aha, powiedzmy, że jesteś normalnym tym szpiegiem. Tak więc zaminujmy tutaj przejście. O, mój nemezis typu scout. No nie, już tam cię zaspamuję, już cię tam zamóbuję. Jak to? W ogóle nie, no medyka mamy, ale coś tak nie leczy. W ogóle cały czas nie mogę się przyzwyczaić, że mój przycisk do wołania medyka nie jest już E, tylko H. H tak bardziej w sobie logicznie podchodzi pod heal, tak? A E to jest taki przycisk interakcji, tak? To mi się zaczęło przeszkadzać, kiedy plik... Znaczy, jak gadam, kiedy plik? Kiedy... Za dużo studiowania informatyki. Kiedy przycisk H to był przycisk właśnie akcji, który musiał być często wykorzystywany do hookowania się i do takich tam rzeczy. A oni mają teleporta, zaraz trzeba będzie się tym zająć. A mniej używa się tego przycisku wołaj medyka, tak? O wiele mniej się używa. Tam zaspamuję ich. Więc dlatego zamieniłem te dwa przyciski. No ale wracając jeszcze znowu do tematyki... Wow, tam się za dużo dzieje. Wracając do tematyki nagród Saxtona Hale'a, no to podsumowując, nie jestem do końca zadowolony z rezultatów. Co prawda to nie powinno mnie za bardzo interesować, no bo w końcu sam nie brałem w tym udziału, tak? Aczkolwiek, no, miałem nadzieję, że jednak ciekawsze będą zwycięzcy, bo tam naprawdę według mnie filmy, które powinny wygrać, niestety nie zostały nagrodzone, a to wielka szkoda. No ja bym spróbował może nawet ich od tyłu zajść, albo... O, dzięki Medic za overheala, to mi się może przydać. Aha. Tam Pyron nade mną skacze, ale tego Heavy'ego lepiej tam załatwić. O, chyba się udało. No, tak więc miejmy nadzieję, że następne Saxton Awards zostaną troszkę lepiej przeprowadzone, nazwijmy to, no bo... No, liczyłem na trochę więcej. Na szczęście zwycięzca overall był naprawdę bardzo dobry. I tutaj nie mam co narzekać. O. Próbuj. O, blisko. Ja muszę przeładować te miny, bo po prostu... Oni tam mają tepa, ja bym tam nie zszedł na dół, ale nie mam jak. Tutaj spajnie i uciekł, co prawda, ale wiecie co, ja tego tepa bym chciał znaleźć, bo on jest gdzieś... Aha, tu jest działko w ogóle. A, tu jest teleport! No, i najważniejsze rozwalone, dispenser też przy okazji rozwalimy. Zaś w ogóle następnym tematem, jaki będę chciał sobie obgadać, to jest to, co... W ogóle ten lag. Ja myślałem, że to ja walnąłem tego go z patelni z takim lagiem, a tutaj... No, to ktoś inny. Ale dziwne to było. W każdym razie, następnym tematem, na który chciałem sobie poopowiadać, to jest to, co się dzieje teraz na Steamie. Mianowicie z okazji Czarnego Piątku, czy też jesiennej wyprzedaży, jak zwał, tak zwał, jest dużo znowu wyprzedaży na Steamie. To jest fajna rzecz, ale przy okazji tego, znowu, będziemy dzisiaj tak strasznie o nagrodach gadać, znowu będą nagradzane gry, które są sprzedawane na Steamie. I są tam naprawdę dziwne kategorie. Szczerze, to Steam podeszło chyba bardzo tak na wesoło do tego tematu, typu kategorie dla gier. I nawet fajne, bo to jest ciekawe rozwiązanie, taki ciekawy pomysł generalnie, jeżeli chodzi o nazewnictwo tych nagród. Bo na przykład są tam nagrody za najlepsze wykorzystanie... Oj, to było głupie. Ej, kogoś zabiłem. Okej, kogoś tam dalej jeszcze zabiłem. W każdym razie kategorie są naprawdę porąbane, niektóre. I na przykład nawet macie okazję sami nazwać jedną z kategorii, tak więc jeżeli żadna z tych kategorii nie pasuje do gry, którą chcielibyście nagrodzić, no to możecie sami sobie wymyśleć kategorię. Na przykład ja wymyśliłem taką kategorię dla najlepszych aktualizacji do gry i dostała ją Terraria. Jeżeli chodzi o mój typ, to najlepsze kategorie, to pod tym względem według mnie zawsze Terraria miała naprawdę świetne aktualizacje, bardzo rozbudowane. Co prawda nie były one często, ale tu nie chodzi o to, żeby aktualizacje były często, tylko żeby były świetnie wykonane, a Terraria zawsze miała świetnej jakości aktualizacje. Nawet ostatnia, która jeszcze dodatkowo była zrobiona przy kooperacji jeszcze z innym studiem gier, no nie pamiętam niestety jakiej, tak więc mi tu wybaczcie, ojej. To się dobrze będzie skończyło, tak więc dzięki Medic za Overhilla. Aczkolwiek to jest tylko przykład. Tej kategorii bodajże jest 9, a z tą wymyśloną to wręcz 10. Nie, tu mi nigdy nie popchasz nic, nie popchasz mi tu nic. Więc naprawdę można się nieźle zabawić, wybierając tutaj waszych typów. Ja na pewno głosowałem na TF-a w jednej z kategorii, na Paydaya, na Terrarię, jak już wcześniej zaznaczyłem. Również jednym z moich nominowanych był Poker Night 2. To była bodajże nominacja w kategorii gry, do której najczęściej wracasz. Znaczy, do której masz sentyment wrócić, o, nazwijmy to tak. I do Poker Night 2 już zdarzało mi się wracać i naprawdę zawsze przyjemnie mi się gra tam w pokera. Co prawda zawsze gra w pokera z botami, ale więcej do szczęścia nie potrzebuję po prostu. Dlatego między innymi na to zagłosowałem. Co tam jeszcze wybrałem? Tam Wiedźmina 3 też do jednej z kategorii nominowałem jako jedna z najlepszych tytułów gier tegorocznych. Znaczy, tegorocznych? Nie, to chyba zeszłorocznych. Już nie pamiętam, bo... Wybaczcie, ale po prostu w Wiedźmina nie grałem. Ja nie jestem akurat fanem za bardzo Wiedźmina, ale umiem docenić dobrą grę, tak? Jak wiem, że... Jak mam takiego znajomego Geralta zresztą, który nie po nikim innym jak po samym Geralcie z Wiedźmina ma swój nick, no to... Wiedzcie, że troszkę na temat Wiedźmina zdarzyło mu się poopowiadać mi. Tak więc nie jestem też taki nic nie wiedzący na temat tej gry. Więc na pewno też Wiedźmin został przeze mnie doceniony. No i to by było tak z grubsza tyle, niestety więcej gier nie pamiętam. Ale to jest mój typ. Wow, tu jest w ogóle działko. Tu jest w ogóle działko, tego nie wiedziałem. Tak więc to by były tak mniej więcej moje typy, a to jak wy to będziecie sobie typować, no to ja oczywiście was zachęcam do tego, bo jestem ciekaw jak to będzie się odbywało, tak? Uuu, to było ładne. O, to było jeszcze lepsze. Tak więc jestem ciekaw też, jakie wasze typy są. Oj, szpieg za mną był. Więc jeżeli chcecie, to podzielcie się w komentarzach pod moim filmem i powiedzcie, na jakie gry wy głosowaliście w danych kategoriach, tak z ciekawości. Dodatkowo jeszcze, jeżeli wykonacie te nominacje oraz jeszcze dodatkowo zagracie w daną grę, którą nominowaliście, plus jeszcze do tego ją zrecenzujecie, to również dostaniecie stosownego badge'a na Steamie. I ten badge jest właśnie nagrodą za wykonanie wszystkich obiektywów, które tu przed chwilą wymieniłem zresztą. Nie są trudne, badge jest naprawdę prosty i szybki do zrobienia, bardziej tak w ramach, nie wiem, easter eggu, czy jako dodatkowej zachęty, żeby w ogóle wykonać te wszystkie zadania. No, są bardzo proste i polecam się nimi zająć. No, zawsze dodatkowe 100 punktów, kto wie, może przydać wam się jakiś level do waszego konta Steam, kto wie. Wow, ten krytyk, a szkoda, że nic nie trafił. Wow. No dawaj, Scoucie. No dawaj, chodź tu. Olał mnie. Co za typ, olał mnie. Więc tak by się skończył ten temat, wydaje mi się, tych głosowań. Podzielcie się swoimi nominacjami, bo jestem po prostu ciekaw. I też skoro mówimy tutaj o nominacjach na Steamie, to też powiedzcie w sumie, na co wy głosowaliście, jeżeli chodzi o tegoroczne Saxton Hale Awards, bo jestem ciekaw, czy również zgadzałyby się z tym, na co ja głosowałem, bo tak próbuję sobie jeszcze przypomnieć, jakie tam były filmy. Z dramatów były faktycznie dramatyczne te filmy, jeżeli chodzi o fabułę, bo naprawdę wykonanie większości tych filmów było naprawdę fajne, ale jeżeli chodzi o fabułę, gdzie postacie z High Life'a po prostu próbują budować jakiś statek, który lata, żeby uciec przed kosmitami, no wybaczcie, ale w mojej głowie to nie przechodzi za bardzo. Mimo że no miało być to tak dramatycznie, romantycznie, jakkolwiek, ale no nie, wybaczcie, po prostu widziałem najprawdopodobniej lepsze filmy niż te, które były w tegorocznych Saxton Awards'ach. A ja niepotrzebnie nie będę wydłużał materiału, tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. No i jeszcze raz przypomnę, podzielcie się z waszymi opiniami oraz nominacjami w tegorocznych Saxton Awardsach oraz nagrodach na w nagrodach do... Znaczy, w nominacjach gier na platformie Steam. Tak więc trzymajcie się i cześć!